Dzień dobry przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza. jest Podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie przynajmniej się staramy, wierzcie nam, aby w słowach krótkich, zwięzłych i żołnierskich podjąć jeden wybrany temat. Tym razem tym tematem będą. Indie. Nie martwcie się, nie mamy zamiaru wam streszczać kilku tysięcy lat cywilizacji znad doliny Indusu, mamy sprawę dużo bardziej konkretną. Mianowicie Narendra Modi dał nam pretekst, aby pomówić chwilę o indyjskiej polityce obronnej i zagranicznej. Udał się bowiem do Paryża i nie wrócił z pustymi rękami. Ten kontekst francuski Indyjskich pelegrynacji pewnie wezmę na siebie, to będzie chyba najrozumniejszy podział pracy, no a ciebie, Jakubie, zaprosiłbym do tego, żebyś powiedział kilka słów o rzeczy najbardziej podstawowej dlaczego nasi słuchacze mają poświęcać wieczór w środku tygodnia na to, żeby zajmować się Indiami why India Matters? Byłoby dzisiaj nierozsądną głupotą ignorować najludniejsze państwo na świecie, bo tym właśnie stały się w tym roku Indie, prześcigając w tej konkurencji Chińską Republikę Ludową i stąd właśnie, choć być może nie jest to czytelnie widoczne z Warszawy, na Indie ogląda dzisiaj i Waszyngton. I Moskwa, i Pekin, i Bruksela. Co więcej, w ostatnich tygodniach mieliśmy wręcz wysyp nagłówków pytających nas ze stron najróżniejszych gazet, czy Indie staną się nowym globalnym rozgrywającym i nową superpotęgą, która w swoim regionie przyćmi i prześcignie Chiny. Skąd ten optymizm i skąd te wielkie nadzieje wiązane przez różne stolice Zachodu, choć nie tylko Zachodu, z New Delhi? Ano dlatego, że, jak powiedzieliśmy, Indie nie tylko są dziś najludniejszym państwem świata, ale także takim, które ma. Od Chin po prostu korzystniejszą demografię. Jest tam więcej młodych ludzi, więcej ludzi, którzy mogą wejść na rynek pracy, więcej kobiet, które można zaktywizować i młodsze, bardziej dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, które chce się wykształcić, chce na ten globalny rynek pracy wejść i co więcej, chce odnosić tam sukcesy. Dalej mamy demokratyczny ustrój. Owszem, ustrój, który się w swojej demokratyczności osuwa. Niektórzy mówią nawet, że osuwa się w stronę autorytarną, ale jednak było, nie było państw. Z którym można negocjować, w przeciwieństwie, jak niektórzy uważają, do Chin właśnie, z którymi negocjować nie można, a można co najwyżej próbować z siłą konfrontować się i wymuszać lepsze bądź gorsze parametry globalnej gry. Mamy w Indiach wreszcie, społeczeństwo, kraj. I demokracje, które tych zachodnich inwestycji pragną i są w stanie je przyjąć, są w stanie je przyjąć, dlatego że na znaczeniu zyskuje proces, uwaga brzydkie słowo, tak zwanego friendshoringu, czyli przenoszenia miejsc pracy i inwestycji do krajów, które budzą większe zaufanie lub wydają się być bezpieczniejsze niż Rosja lub Chiny, z politycznych i geopolitycznych powodów. Indie także wreszcie stają się rosnącym graczem na rynku, Produkcji zaawansowanych technologii, tu na przykład warto wymienić telefo telefony komórkowe, bo jeszcze kilka lat temu Indie były kompletnie nieobecnym graczem w, na tym polu, dziś zaś awansowały do jednego z największych producentów telefonów komórkowych, w tych także tych najbardziej pożądanych, wymyślanych przez kalifornijską firmę Apple, w której produkcji mają swój niebagatelny udział. Co więcej, Indie, tu już będę kończył tę długą wyliczankę, oczywiście także ze względu na swoje położenie, budzą nadzieję, że mogą stać się istotnym sojusznikiem. Militarnym Zachodu i istotnym graczem, który pozwoli z powodu swojej demografii, wielkości swojej gospodarki, położenia i potencjału równoważyć Chiny w regionie, który zdecyduje o przyszłości świata, czyli regionie Azji. Co do tych wielkich oczekiwań, pojawiają się także głosy sceptyczne. Nie wszyscy są przekonani, że Indie będą nowym supermocarstwem, i widać z tym podejściem wiele ryzyk, o których powiem oczywiście za chwilę. No, a skoro wspomniałeś, że Indie stają się coraz istotniejszym sojusznikiem Zachodu, no to na pewno jest jedno państwo Zachodu, które już się wyrywa do tego, żeby z Indiami współpracować. Widzimy to chociażby po tym, z jakimi honorami, z jaką pompą Narendra Modi został przyjęty w Paryżu, skąd to wszystko? No po części dlatego, że obydwa te kraje, Francja i Indie, pompę lubią, widzieliśmy to chociażby przy okazji wizyty Emmanuela Macrona w New Delhi, kiedy uświetnił swoją obecnością Dzień Republiki, drugie najważniejsze obok święta niepodległości indyjskie święto narodowe, również z potężną asystą wojska i Defiladą, no ale oczywiście do wymiany gestów i uprzejmości obydwaj przywódcy się nie ograniczali. Indie i Francja przede wszystkim bardzo intensywnie współpracują w obszarze gospodarczym, wojskowym, także kulturalnym. Skąd to się bierze? No, dla nas Indie mogą być krajem bardzo egzotycznym, ale nie są takowym dla Francji. Nie są chociażby z tego powodu, że Francja, pamiętajmy, to swego rodzaju archipelag. To nie tylko ów przesmyk francuski między Niemcami a Hiszpanią. To także porozrzucane po całym świecie. Terytoria zamorskie i zależne, a wśród nich takie terytoria jak Majota, Reunion, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, krótko mówiąc, Indo, Pacyfika, więc najbliższe sąsiedztwo na rendry Modiego. I Francja i Indie współpracują ze sobą, chociażby razem prowadząc ćwiczenia wojskowe. Indie są także znakomitym nabywcą francuskiego sprzętu wojskowego. Mówi się, że za sprawą tej wizyty już ostatnie. Szczegóły będą rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o nowe zamówienia myśliwców typu Rafal, swoją drogą Rafal, nie Rafael, jak mówią nasze media, to Podmuch, a nie Rafał, e, czy okręty podwodne typu Scorpion, albo, albo przeciwpancerne pociski sterowane Milan, inne także rodzaje sprzętu. Zresztą na broni to się nie kończy. Mamy zapowiedzi dotyczące kontynuacji współpracy w zakresie energii atomowej, dość przypomnieć, że Francja już maczała palce w cywilnym i nie tylko indyjskim programie nuklearnym, kiedy w 1998 roku wszyscy równo Indie potępiali, nakładani na nie sankcje za próby nuklearne, to Francja nie tylko, że sankcje nie nałożyła, ale jeszcze podpisała z Indiami Strategiczny traktat o partnerstwie, którego zresztą 25. rocznicę świętujemy właśnie w tym roku, i ta współpraca będzie trwała. EDF będzie budował kolejny reaktor nuklearny na subkontynencie. Obydwa państwa także współpracują, jeżeli chodzi o program kosmiczny. Wiemy, że będą także ułatwienia wizowe dla. Dla indyjskich studentów i doktorantów, a pamiętajmy, to też jest rozwój czegoś, co już istnieje. Na Indopacyfiku żyje 2 miliony Francuzów, ale na tamtejszych francuskich terytoriach żyje 300 tysięcy ludzi indyjskiego pochodzenia i oni są traktowani preferencyjnie w stosunku do innych Azjatów, którzy chcieliby się tam osiedlać. Wreszcie powstaną nowe konsulaty w, Mar w Marsylii i, i Hyderabadzie. No i wreszcie mamy zapowiedź pogłębienia współpracy kulturalnej wśród której chyba najważniejszym elementem jest to, że Francja zaangażuje się w budowę nowego Muzeum Narodowego w New Delhi. Dobry kontekst dla tej współpracy tworzą jeszcze dwie rzeczy po pierwsze, Francja nie jest odbierana jako państwo postkolonialne w Indiach. To nie jest do końca zgodne z prawdą. Nie tylko z powodów oczywistych, że Francja miała drugie największe imperium kolonialne na świecie, ale miała też kolonie w Indiach i wojowała w Indiach. No, ale jak wiemy z historii, skupiła się raczej na tym, żeby dręczyć Wietnam, Laos, Kambodżę, czasem Tajlandię, czasem Chiny. No, a w Wietnamie, zostało, a w Indiach zostało im kilka drobnych enklaw. te enklawy zresztą pokojowo oddali w roku 1962, zostawiając Indię Brytyjczykom, co w związku z tym tworzy lepszy klimat do współpracy. No i druga rzecz, Francja na Indo Pacyfiku gra na trzech fortepianach jednocześnie wierzy w multipolaryzm i ta gra na trzech fortepianach wygląda tak, że z jednej strony rozmawia z Chinami i nie czuje się przymuszona pytania kogokolwiek, a zwłaszcza Amerykanów o zdanie, żeby to robić. Z drugiej strony, bardzo chętnie współpracuje, zwłaszcza Wojskowo z Anglosasami, Amerykanami, Australijczykami, Nowozelandczykami, Brytyjczykami na, na Indo-Pacyfiku. No i trzecia rzecz tworzy takie własne trójporozumienie, w skład którego wchodzą właśnie Indie i Zjednoczone Emiraty. Arabskie, a Indie bardzo lubią tego rodzaju multipolarne rozgrywki. Stąd sojusz kwitnie i rozwija się. Rozwija się tym bardziej, że Francja prawdziwie traktuje Indie jako partnera. Dość powiedzieć, że przy ostatnich zamówieniach dotyczących lotnictwa to w coraz większym stopniu Indie stają się podwykonawcą, stają się dostarczycielem komponentów, stają się partnerem, a nie jedynie nabywcą. Jeżeli ktoś ma w tym momencie wrażenie, że o Indię stara się wiele stolic na świecie i Emmanuel Macron nie jest jedynym przywódcą, który w pewien sposób próbuje Narendrem od jego uwieść, to nie będzie to bynajmniej wrażenie mylne. Wiele z tych rzeczy, które Marcin powiedział właśnie o Francji, tak naprawdę można by równie dobrze przełożyć na Stany Zjednoczone. Ostatnia wizyta premiera Indii w Stanach Zjednoczonych była fetowana z bardzo wielką pompą, był oczywiście bankiet na jego cześć w Białym Domu, a New York Times poświęcił na swojej głównej stronie nie jedną, a dwie równoległe relacje tej wizycie. Dość powiedzieć, że gdy w szczycie kampanii wyborczej 20 roku w Waszyngtonie wizytował prezydent Andrzej Duda, nie jest to kwestia mojego ulubionego słowa szaden Freud wobec rządzących w Polsce, ale brutalnej rzeczywistości, to nie tylko New York Times nie poświęcił temu dwóch relacji, ale w żadnym z liczących się amerykańskich dzienników nie można było dopatrzeć się żadnej. Wzmianki o tejże wizycie różnica skali jest tak nieproporcjonalnie olbrzymia jak różnica potencjału populacyjnego Polski i Indii, ale chyba nie wyłącznie to decydowało o. Tak e, różnej recepcji przywódców jednego i drugiego państwa. Skąd to wiemy? Ano wiemy to także dlatego, że Stany Zjednoczone będą rozwijały współpracę z Indiami, choćby w dziedzinie koprodukcji silników odrzutowych i e, zacieśniały współpracę w tych najbardziej technologicznie zaawansowanych elementach przemysłu militarnego. E, coś, czego jeszcze kilka miesięcy czy lat temu się nie spodziewano. Co więcej, nie spodziewano się w odniesieniu do państwa, które pamiętajmy, nie jest traktatow traktatowym natowskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Przeciwko. Przez dużą część historii, to przecież zwaśniony i skonfliktowany z Indiami Pakistan był, ty, był tym amerykańskim sojusznikiem i klientem numer jeden w regionie. Pamiętajmy także, jeżeli jeszcze trzymamy się przez chwilę tematu pompy, splendoru i dyplomatycznych uprzejmości, że Narendra Modi. Choć krytykowany jest nie przez światowe media za ograniczanie demokracji, naciski na niezależność sądownictwa, na próbę centralizacji bardzo silnej przecież w Indiach władzy regionalnej czy władzy stanowej w rękach swojego rządu i wiele innych rzeczy, które nazywa się tak fachowo democratic backslidingiem, czyli osuwaniem demokracji w kierunku bardziej autorytarnej kontroli, to pomimo tego wszystkiego został zaproszony po raz drugi do wygłoszenia przemówienia przed kongresem. Zaszczyt, który jak Podkreślił The Economist, to drobiną przesady, ale spotyka przywódców o formacie Winstona Churchilla. Rzeczywiście nie wiem ilu było premierów i prezydentów, pewnie kilku by ich się znalazło, e, którzy mieli okazję dwukrotnie w ciągu jednej kadencji przemawiać przed, przed kongresem Narendra Modi, którego jeszcze kilka lat temu zapisywano przecież do obozu autokratów obok e, Jaira Bolsanahu, e, Władimira Putina e, czy prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, dziś nie tylko, albo reczepa Tayp Erdoana, dziś nie tylko nie jest w żaden sposób izolowany, ale wręcz przeciwnie, fetowany jak mało... Kto z przywódców Zachodu tak naprawdę na podobną e, pompę w ostatnich miesiącach liczyć mógł tylko Emmanuel e, Macron? I to bardzo wiele mówi o tym, jak bardzo ochoczo był witany w Stanach Zjednoczonych na Rendra Modi. Ale skoro ty, Marcin, nie mówiłeś długo, to będę zmuszony odegrać się tym samym i opowiem jeszcze kilka słów o drugiej stronie tego równania. Bo gdy mówimy, że wielu przywódców światowych stara się niejako o Indie, to nie możemy nie powiedzieć o tym, że Indie również Patrzą więcej niż tylko w jednym kierunku. W czerwcu tego roku został pobity dzienny rekord importu rosyjskiej ropy do Indii. Wynik ten przekroczył ponad 2 miliony 200 tysięcy baryłek dziennie, co oznacza, że Indie importują dziś z Rosji więcej czarnego paliwa niż od wszystkich państw grupy OPEC i Stanów Zjednoczonych razem wziętych, czyli Rosja wyprzedziła wszystkich poprzednich największych dostawców Indii, jeżeli chodzi o ropę. W tym roku, a wiele wskazuje na to, że kolejne rekordy zostaną pobite jeszcze tego lata. Rosja jest także głównym eksporterem broni do Indii. W pewnym momencie Indie odpowiadały za nawet ćwierć rosyjskiego eksportu zbrojeniowego, ćwierć rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, a jak policzył sztokholmski Instytut Pokoju, ta zależność tylko się w ostatniej dekadzie pogłębiała. Rosja także współpracuje z Indiami w dziedzinie wymiany handlowej w wielu dość kluczowych dziedzinach, a także pomaga w Rozwoju, czy współpracuje w rozwoju programu atomowego? To są wszystko rzeczy, które pokazują, że dzisiejsze Indie wcale nie są skazane na wzięcie jednej ze stron w tym, co świat Zachodu widzi jako wielką konfrontację geopolitycznych bloków bloku autokracji i bloku demokracji. Najludniejsze państwo świata yy, widzi siebie raczej jako kraj, który ma pełne prawo te binarne podziały przekraczać i prowadzić politykę w sposób suwerenny, niezależny i taki, który będzie najlepiej służył ich krajowym interesom. No i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Indyjska klasa polityczna ma wdrukowane w swoje doświadczenie historyczne swego rodzaju uprzedzenie antyamerykańskie, i ono nie wynika z jakiegoś rodzaju obsesji, tylko wynika z faktów. Ameryka po tym, jak subkontynent się podzielił, kiedy powstały Indie i Pakistan, zdecydowanie preferowała Pakistan, wskazywała go jako swojego sojusznika, uważała, że będzie on bastionem Antykomunistycznym, co między innymi stworzyło właśnie przestrzeń dla Francji, o której tyle tutaj mówiliśmy, która przez lata 50., 60. była potężnym dostawcą uzbrojenia i technologii do Indii. Dość powiedzieć, że w trakcie konfliktów, na przykład indyjsko-pakistańskich czy indyjsko-chińskich, w gruncie rzeczy całe, całe lotnictwo. Młodej Indyjskiej Republiki było, było francuskiej produkcji. Podobnie później dostarczane czołgi AMX i tony innego rodzaju sprzętu. W tym samym czasie Stany Zjednoczone nie wysyłały nic albo uzbrajały Pakistan i analogicznie robiła Wielka Brytania, która fundamentalnie widziała w sobie sojusznika amerykańskiego no i szła za amerykańskim przykładem. No a oprócz Francji, tym drugim wielkim, a właściwie powinienem powiedzieć tym pierwszym wielkim, bo jeśli chodzi o wolumen, to zdecydowanie był to lider dostawcą broni na do subkontynent, był oczywiście Związek Sowiecki, zatem ukształtowano po prostu indyjskie elity w taki sposób, że one są względem Stanów Zjednoczonych nieufne, jak i są przekonane o tym, że wyłącznie w świecie multipolarnym, w którym można Wymieniać sojuszników, w którym można, no tak jak właśnie Indię przedstawiliśmy, niemalże jak piękna dama, która przychodzi na Bal tylko opędzać się od kolejnych kawalerów, z jednym rozmawiać, do drugiego się uśmiechać, o trzecim myśleć, to jest jedyna sytuacja, w jakiej Indie chcą się odnajdywać, i na pewno nie dadzą się zaszachować jakimś rodzaju moralnym szantażem. To znaczy, że tu demokracja, tam autorytaryzmy, tu słuszność, i ci, którzy wspierają Ukrainę, a tam występek, i ci, którzy wspierają Rosję, India. Absolutnie patrzą na to w duchu sakro egoizmu i zajmują się wyłącznie tym, żeby ich interes narodowy się realizował. Tak, dlatego nie można się dziwić, że gdy dostali możliwość kupna rosyjskiej ropy z kilkudziesięcioprocentowym upustem, to potraktowali to jako prezent od losu, a nie trudny, etycznie i skomplikowany wybór. Po prostu zrobili to, co z punktu widzenia ich krajowej gospodarki było wręcz nieodzowne. Ale skoro powiedzieliśmy, że nie brakuje takich, którzy widzą w Indiach przyszłego lidera regionu, przeciwwagę dla Chin, ba, może kogoś, kto te Chiny zostawi w tyle, to musimy też powiedzieć o tych, którzy wcale tak bardzo przekonani do tego pomysłu, nie są. I tu zwrócić uwagę na przykład na esej Grama Alisona, słynnego autora Pułapki Tuki Tukididesa, wiekowego uniwer profesora Uniwersytetu Harvardskiego, który wskazuje, że z opowieścią o tym, że Indie przeskoczą lada, dzień Chiny, jest coś głęboko nie tak. Po pierwsze, my już kilka takich złotych wieków Indii za naszego życia widzieliśmy. Podobnie Korzystne wskaźniki demograficzne i wskaźniki rozwoju można było zauważyć w latach 90., potem w latach 2000, a jednak z jakiegoś powodu to centralnie sterowana chińska gospodarka dokonała tego wielkiego skoku naprzód i stała się potęgą eksportową w latach 90. i 2000, a nie ich sąsiada. Graham Allison wskazuje, że choć rzeczywiście po raz trzeci w ciągu zaledwie trzech dekad Indie wydają się mieć swego rodzaju moment, w którym mogą dokonać tego skoku naprzód, to jest kilka kluczowych statystyk, które pokazują, dlaczego tak się nie stanie, i wymienia kilka. Co więcej, opatruję je wykresami, które wyglądają dla Indii szczególnie brutalnie. Otóż dziś to Chiny, a nie Indie, odpowiadają za kilkanaście procent globalnego eksportu. To Chiny, w tempie wręcz geometrycznym, zwiększają swój produkt krajowy brutto. To Chiny, a nie Indie redukują do zera wręcz ubóstwo i niedożywienie. No i wreszcie to Chiny zaczynają być liczącym się graczem w dziedzinie tak kluczowych przemysłów jak przemysł kosmiczny, sztuczna inteligencja czy eksport zaawansowanych technologii, produkcja i patentowanie własnych. W tych wszystkich e, dziedzinach Indie, choć mają potencjał, dalej wloką się z tyłu i są to pokazuje, że mamy mimo wszystko kraj, który cały czas mało. Produkuje, który cały czas w niewielkim stopniu jest w stanie zbudować potęgę eksportową. Kraj, który industrializuje się nieproporcjonalnie wolno. To wszystko są pewne przeszkody, które uniemożliwiają realizację tego snu i skazują być może Indie na bycie wiecznym krajem przyszłości, lecz nigdy nie stanie się liderem teraźniejszości. Z innej strony zaś na łamach konkurencyjnego Foreign Affairs problem próbuje ugryźć Ashley Tallis, ekspert od relacji indyjsko-amerykańskich. On z kolei twierdzi wprost, że postawienie przez Stany Zjednoczone na rząd Narendra Modi'ego to był America's bad, bad, zły zakład Ameryki. Mówi on bowiem, że niezależnie od tego, jak bardzo próbowano, by zacieśniać te relacje y i kuszoną od jego najróżniejszymi propozycjami, to koniec końców Indie nie będą broniły amerykańskich interesów strategicznych w Azji i na Pacyfiku. Kraj ten będzie, odważy się, czy będzie skłonny pójść na wojnę z Chinami wyłącznie w obronie własnego terytorium i własnych obywateli, i własnej granicy z Chińską Republiką Ludową, ale nie po to, by e, żyrować amerykański interes militarny. Stąd przekonuje Thales całe to postępowanie na Indii i cały ten wielki zwrot jest trochę na wyrost, ponieważ kraj ten raczej swojego egoistycznego interesu nie odpuści. A co więcej, nie będzie też pewnie traktował swojego bezpieczeństwa vis-a-vis -vis Stanów Zjednoczonych, trochę tak, jak swoje bezpieczeństwo vis-a-vis -vis Stanów Zjednoczonych traktuje Polska, Estonia, Ukraina czy Tajwan. Indie tak o tym nie myślą, więc bu próba budowy analogicznego sojuszu na takich samych zasadach jest skazana na porażkę. No i wreszcie trze i ostatnia rzecz w stricte politycznym ujęciu tego problemu to też to, że Indie owszem, na pewno dzisiaj są dużo bardziej asertywne wobec Chin, ale budując swoją przeciwwagę dla Chin nie będą nigdy sięgały tylko po amerykańskie zasoby, to już trochę powiedzieliśmy, bo mają też gdzie spoglądać. Mogą spoglądać na wschód, w stronę Rosji, albo na południe, w stronę bogatych w energię państw Zatoki. Mogą myśleć o dalekim z ich perspektywy zachodzie, czyli Francji lub Unii Europejskiej właśnie. Stąd w budowie swojej strategicznej autonomii mają jeszcze inne opcje, a Stany Zjednoczone nie muszą być w każdym wypadku planem A. Stąd Ci analitycy mówią, że owszem, Indie będą zyskiwać na znaczeniu, ba, trudno zaprzeczyć temu, że już na znaczeniu niezwykle zyskały, ale z tym ogłaszaniem ich jednak e, z kontynentalną superpotęgą e, i e, kimś, kto przyćmi chiński cud i odsunie Chiny na dalszy plan, być może jednak nie należy się przesadnie zagadalopować. No i z Indiami jest jeszcze jeden problem, tradycyjnie nazywany największą demokracją na świecie. Obecnie mają z tą demokracją wolnością słowa, realnością rywalizacji politycznej. Coraz większe problemy. Wybitny hinduski pisarz, polityk, eseista, intelektualista Shashi Tharoor, od którego bardzo wiele się na temat tego kraju dowiedziałem, zwykł mawiać, że Indie są jak tali. To znaczy Ameryka jest jak tygiel, gdzie wszystko się miesza i stapia się w jedno, a Indie są jak te małe miseczki z kolejnymi potrawami, które stoją obok siebie, które niby mają zupełnie różne smaki, zapachy itd., a jednak tworzą harmoniczną całość. Otóż ten, ten stolik pełen przysmaków Narendra Modi postanowił przewrócić i, 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 za, i zastawić stół na nowo wyłącznie tym, co hinduistyczne, wyłącznie tym, co narodowe, w pewnym sensie budować staroszkolne, europejskie niemal Państwo narodowe w Indiach, co oczywiście um, musi prowadzić do poważnych społecznych konfliktów i osłabiać indyjską demokrację. No więc Indie także tracą mi na tym swój soft power i swój główny wyróżnik w regionie i swój główny kontrapunkt względem Chin. My jesteśmy demokracją, oni nie. No więc um, patrzę przynajmniej, jeżeli nie na indyjską supermocarstwowość, to może chociaż na to, że znów bez znamion przenośni, przesady czy ironii. Będziemy mogli mówić największa demokracja na świecie Mówił Marcin Giełzak, ja nazywam się Jakub Dymek, a to był lewy prosty programu Dwie Lewe Ręce. Jeżeli podobają się Wam te nasze nowe formaty, które wprowadzamy i chcecie pomóc nam, żebyśmy byli w stanie realizować więcej odcinków, lub po prostu jesteście ciekawi, co u nas i chcielibyście dołączyć do naszego newslettera, grup dyskusyjnych i załapać się na te wszystkie niespodzianki, które oferujemy patronom, to poświęćcie pięć minut po wysłuchaniu dzisiejszej rozmowy, aby zajrzeć na patronite.pl, ukośnik DLR, jak dwie lewe ręce i wybierzcie jeden z progów wsparcia, pomożecie tym nam realizować kolejne odcinki, nowe formaty i więcej niespodzianek, a sami zagwarantujecie sobie dostęp do tych ekskluzywnych treści, w tym dogrywek, które podsumowują każdy i wprowadzają nowe treści. Każdy cotygodniowy, standardowy odcinek, który słyszycie w piątki. Dziękuję za Wasze wsparcie i za spędzone z nami pół godziny. Mówię, do usłyszenia niebawem.